Alleluja. Witam Was serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i chciałem powiedzieć, że przywozimy Wam serdeczne pozdrowienia z naszej społeczności Centrum Chrześcijańskie Nowe Życie w Gdańsku. Społeczność, którą troszkę wczoraj poznaliście przez taki filmik, który wyświetliłem, a która żyje taką rosnącą miłością do Jezusa Chrystusa, do Słowa Bożego i bardzo się cieszę, że dane nam jest tam usługiwać od lat. A dzisiaj taka chwila, kiedy dane nam jest z Gabrielą być tu razem z Wami, z czego jesteśmy bardzo radzi. Na krótko przed przyjazdem tutaj do Was słyszałem, że jest taki problem, że gdy się tu przyjedzie, przekroczy tam jakąś strefę czasową, to trudno się tutaj połapać na początku. I podjąłem taką decyzję, że przed przylotem przestawię się już na czas amerykański, żeby tu zaraz po przyjeździe normalnie funkcjonować. No bo jest coś takiego jak tak zwany jet lag, czyli takie zjawisko czy zespół nagłej zmiany strefy czasowej. I jak myślicie, jak mi się to udało? Nie udało się. Nie udało się, dlatego że okazało się w praktyce, że ja mam takie swoje już nawyki, swój rytm czasowy, obowiązki zewnętrzne i tak dalej. I nie było żadnego ciśnienia, że ja muszę to w tym momencie już zrobić. Myślałem sobie, no to jeszcze jeden dzień. Jeszcze spokojnie zdążę. Jeszcze jeden dzień. No i przyszła pora przylotu i wyszło, że zaraz po nabożeństwie spałem, a o 2:30 dzisiaj w nocy nie mogłem spać i tak to się skończyło. Więc nie udało się. Słuchajcie, śpiewaliśmy tu przed chwilą piękne pieśni. Podążam tam, gdzie wolność trwa, ja idę tam, gdzie wieczna wolność trwa. Janek zaśpiewał piękną pieśń, dziękuję za nią, bo to tak się wpisuje fajnie w ten temat. Jesteśmy tuż przed odejściem z tego świata. Nawet jeżeli Jezus Chrystus nie przyjdzie powtórnie za tydzień, za miesiąc czy za rok, to my osobiście się tam przeniesiemy wkrótce. Czasem bardzo nagle, niektórzy może tak naturalnie w pewnym momencie. I w dniach, które mają się ku końcowi, mamy życie skupione na doczesności, na tym, co teraz. Jesteśmy zaabsorbowani drobiazgami rozmaitymi, różnymi szczególikami z naszego życia, uwikłani w prozaiczną codzienność. Ciągle żyjemy tym takim kieracie, tak jak ten chomik w tym się kręcimy i wszystko, można by powiedzieć, nic dziwnego, bo Jezus zapowiedział taki stan rzeczy. Jezus powiedział przecież, jak było za dni, gdy żył Noe, tak też będzie w dniach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego. Ludzie jedli wtedy i pili, żenili się i wydawali za mąż, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki, i nastał potop i wszyscy zginęli. Podobnie było za dni Lota. Ludzie jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali, aż w dniu, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wszyscy zginęli. Tak właśnie będzie w dniu, gdy zjawi się Syn Człowieczy. Ludzie są tak zajęci doczesnością, że nadejście Pana Jezusa ich zaskoczy, mówi Słowo Boże.
to zdziwieni. Oczywiście powiemy tak, że ją ludzie nienarodzeni na nowo, nieodrodzeni z Ducha Świętego. Tak żyją ludzie tego świata. Wiara w Jezusa Chrystusa polega na tym, że się przestawiamy, że ten punkt skupienia już nie jest na doczesności, ale na Królestwie Bożym, na tym, co nadchodzi, na tym, dokąd zmierzamy. Więc czy nie warto byłoby pomyśleć o tym i zawczasu się przestawić, tak jak ja wpadłem na ten pomysł, żeby zawczasu się przestawić na wasz czas? Może by było warto o tym pomyśleć i dlatego chciałem zająć dzisiaj waszą szanowną uwagę tym zagadnieniem, abyśmy wspólnie razem trochę o tym powiedzieli. Bo obawiam się, ponieważ nie spadłem z księżyca, żyję na tej ziemi, jestem chrześcijaninem od wielu lat, obawiam się, że nie za bardzo nam wychodzi to przestawianie się na Królestwo Boże już teraz. Że tak niektóre rzeczy sobie odkładamy na potem, że jeszcze zdążymy, jeszcze spokojnie, jeszcze zdążymy. A przecież Pan powiedział, żebyśmy szukali najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a te wszystkie inne rzeczy będą nam dodane. On powiedział, żebyśmy się nie troszczyli, nie żyli ciągle pod presją tego, żeby mieć co jeść, co pić i tak dalej, żeby to wszystko, przede wszystkim te rzeczy. On powiedział, przestawcie się na Królestwo Niebios. Najpierw szukajcie tego, co jest związane z Królestwem Bożym, a inne rzeczy będą wam dodane. Żeby się przestawić na Królestwo Boże, żeby nabrać właściwego podejścia do kwestii Królestwa Bożego, trzeba oczywiście rozumieć, czym jest Królestwo Boże. I parę słów na ten temat dla przypomnienia, bo przecież zdaję sobie sprawę, że znakomita większość spośród was już wie, czym jest Królestwo Boże i rozumie, czym jest Królestwo Boże. Powiedzmy jedynie tyle dla przypomnienia, że Królestwo Boże nie jest z tego świata. Tak Pan Jezus kiedyś powiedział w rozmowie z Piłatem, moje królestwo nie jest stąd. Moje królestwo nie należy do tego porządku rzeczy. Inne prawa w nim panują. Po prostu nie jest stąd. I dlatego też trzeba nam, gdy mamy się przestawiać na Królestwo Boże, o tym pamiętać. W Królestwie Bożym liczą się całkiem inne wartości. Tutaj liczą się materialne rzeczy, tam liczą się sprawy duchowe. Gdyż Królestwo Boże, jak czytamy w liście do Rzymian, to nie pokarm ani napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I zachęcam, żebyśmy sobie nieraz o tym porozmyślali, zasypiając czy gdzieś podróżując, mając więcej czasu, co to znaczy sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Bo to jest właśnie Królestwo Boże. A my się tam wybieramy, my tam podążamy. Królestwo Boże jest też, jak mówi Słowo Boże, społecznością dusz, które uniżają się przed Panem. Tutaj, na tym świecie, uniżenie nie jest w cenie. Natomiast tam, w Królestwie Bożym, to się przede wszystkim liczy. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale takie słowa. W tym czasie uczniowie podeszli do Jezusa i postawili mu pytanie, kogo w Królestwie Niebios można uznać za większego od innych?
Wówczas Jezus przywołał dziecko, postawił je pośród nich i powiedział: zapewniam was, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, na pewno nie wejdziecie do Królestwa Niebios. A zatem kto się uniży podobnie jak to dziecko, ten w Królestwie Niebios jest prawdziwie wielki. To wiele daje do myślenia na temat Królestwa Bożego. W Królestwie Bożym panują całkiem inne zasady niż na tym świecie. I dlatego właśnie trzeba nam się przestawiać. Trzeba nam rozumieć, czym jest Królestwo Boże i dostosowywać swoje własne serce, swoje myśli, tego wewnętrznego człowieka przystosowywać do Królestwa Bożego, bo inaczej się tam nie odnajdziemy. Jak my się będziemy poruszać w Królestwie Bożym, jeżeli się nie przestawimy na Jego zasady? Królestwo Boże, mówił Jezus w 20 rozdziale Ewangelii Mateusza, czytamy, przypomina pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem wynająć robotników do swojej winnicy. Uzgodnili z nimi stawkę, denar za dzień i posłał do pracy. Następnie wyszedł o 9 i zobaczył innych stojących bezczynnie na rynku. Idźcie i wy do winnicy, powiedział, a ja wam sprawiedliwie zapłacę. I oni poszli. Potem wyszedł jeszcze w południe i około 15:00 postąpił podobnie. Gdy wyszedł o 17:00, zastał również czekających na pracę. Dlaczego tu bezczynnie stoicie cały dzień? Zapytał. Nikt was nie najął? Nikt nas nie najął, odpowiedzieli on na to. Idźcie i wy do winnicy. Z nastaniem wieczoru właściciel winnicy polecił swojemu zarządcy: zwołaj robotników i wypłać im dniówkę. Zacznij od ostatnich, a zakończ na pierwszych. Podeszli zatem zatrudnieni o 17:00 i otrzymali po denarze. Gdy podeszli pierwsi, sądzili, że dostaną więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Po wypłacie zaczęli się burzyć przeciwko gospodarzowi. Ci ostatni tylko godzinę wytykali, a Pan potraktował ich na równi z nami, którzy musieliśmy znosić trudy dnia i upał. Wtedy gospodarz powiedział jednemu z nich: nie krzywdzę cię, mój drogi. Czy nie uzgodniliśmy, że dostaniesz denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu zapłacić tak jak i tobie. Czy nie wolno mi z tym, co moje, czynić tego, co chcę? A może krzywym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? W ten sposób ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Jak przeczytaliśmy, Jezus mówił o Królestwie Bożym w tym podobieństwie. I mówił, przedstawił zasadę, która nie pasuje do naszego poczucia sprawiedliwości. My właśnie się zachowujemy tak jak ci pracownicy. Oni mieli swoją ocenę sytuacji i ich zdaniem ci, co pracowali cały dzień, powinni dostać więcej niż ci, co pracowali tylko jedną godzinę. To oczywiste dla nas. Ale w Królestwie Bożym jest inaczej. Trudno się przestawić. Trudno, tak często kombinujemy, żeby bardziej raczej Królestwo Boże dopasować do naszych myśli, do naszej koncepcji sprawiedliwości, niż do tego, co mówi Słowo Boże. I zaraz po tym, co przeczytaliśmy, matka i dwaj synowie Zebedeusza przyszli do Jezusa i próbowali załatwić dla obydwu synów Zebedeusza specjalną pozycję w Królestwie Bożym. I tam rozmawiali i gdy pozostałych 10 uczniów usłyszało o tej rozmowie, oburzyło się na dwóch braci. Wtedy Jezus przywołał ich i powiedział: wiecie, jak władcy narodów umieją je sobie
podporządkować, jak wielcy tego świata potrafią dać im się we znaki. Nie tak ma być pośród was. Kto między wami chciałby stać się wielki, niech postępuje jak służący. I kto między wami chciałby stać na czele, niech będzie jak sługa. Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł, by mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. To następna historia, która pokazuje, jak inne zasady panują w Królestwie Bożym niż tu na tej ziemi. Wielkość jest mierzona całkiem inną miarą. Tu w tym świecie wielki to jest ten, kto potrafi się rozepchać łokciami, kto potrafi zawalczyć o swoje. Tam tacy w ogóle nie mają racji bytu. Tam ci, którzy się potrafią uniżyć, mają znaczenie. Więc jest wiele różnic między Królestwem Bożym a tym światem, a życiem w doczesności, a teraźniejszością. Tutaj jesteśmy króciutko. Naprawdę króciutko. Ci po 60 wiedzą, co mówię. Tam wieczność. Wielka różnica. Większej chyba nie można sobie wyobrazić. Tutaj dominują względy materialne. Tutaj liczy się pieniądz, tutaj liczy się popularność, tutaj liczy się to, co posiadamy, czym dysponujemy. Tam dominują względy duchowe. Tam w ogóle rzeczy materialne nie mają znaczenia, żadnego znaczenia. Dlatego też nikt tam z żadnymi gratami swoimi nie idzie. Tak jak przyszliśmy, tak odchodzimy, bez niczego. Tutaj zawieramy na przykład związek małżeński i jesteśmy zobligowani przez Słowo Boże, by dotrzymać przysięgi małżeńskiej. Tam wszystkie tego rodzaju związki, zobowiązania, przymierza i tak dalej ustają. Po zmartwychwstaniu, powiedział Jezus, ludzie nie będą się żenić, ani wychodzić za mąż, lecz będą jak aniołowie w niebie. A co aniołowie w niebie robią? Służą Bogu, uwielbiają Boga. Nie ma tam, że on z nią razem i nie mają czasu służyć Bogu, bo on się zapatrzył w nią, a ona zakochała się w nim i sorry, Panie Boże, ale dzisiaj nie możemy, bo się pobraliśmy. No więc rozmyślamy o tym, żeby się przestawić na Królestwo Boże, na to, dokąd zmierzamy, o czym śpiewamy w pieśniach, co wyznajemy Panu Jezusowi, o czym Słowo Boże nas przekonuje, że tak właśnie któregoś dnia się stanie. Rozmawiamy, że trzeba się przestawić, ale nie we wszystkim trzeba się od razu przestawić. Są pewne rzeczy, których przestawiać nam się jeszcze nie wolno. Do końca nie będzie nam wolno się przestawić. W jakich sprawach? No, na przykład wspomniana kwestia małżeństwa, ślubów małżeńskich. Jest w chrześcijaństwie takie zjawisko uciekania w imię wiary w Jezusa Chrystusa od biblijnego obowiązku podobania się współmałżonkowi i dochowywania mu wierności. Ja teraz wierzący jestem, służę Bogu, nikt, kobieto, nie będziesz mnie tu zatrzymywać przed służbą Bogu. A co mnie tam ty obchodzisz? Ja na misję chcę jechać, ja chcę służyć Bogu. I taki gość w imię tego, że chce służyć Bogu, łamie Słowo Boże, bo Słowo Boże zobowiązuje mężczyznę żonatego, że ma się troszczyć o to, żeby się podobać swojej żonie, że ma ją kochać,
I to w sposób bardzo praktyczny. W Słowie Bożym w pierwszym liście do Koryntian w 7 rozdziale czytamy: tym z kolei, którzy żyją w małżeństwie, podaję nakaz, nie mój, lecz pański. Niech żona nie odchodzi od męża, a jeśli odeszła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się pojedna z mężem. Podobnie niech mąż nie porzuca żony. Takie jest Słowo Boże i w imię tego, że się przygotowujemy do Królestwa Bożego, nie wolno nam przestawiać się w tej kwestii. Trzeba, nawet jeżeli czasem jest tak, że związek małżeński staje się kulą u nogi w sensie duchowym, że on by chciał, a ona go ciągnie, to on by chciał na nabożeństwo, ona mówi, siedźmy dzisiaj w domu albo idźmy nad jezioro i tak dalej, to nie wolno sobie tak powiedzieć, a tam, no trzeba jakoś się porozumiewać, dogadywać, żeby nie przynieść ujmy Chrystusowi, bo to jest wielka ujma dla Ewangelii Chrystusowej, kiedy człowiek, który mówi, że jest chrześcijaninem, jest uczniem Chrystusa, nie potrafi z własną żoną się dogadać. Więc ej, ludzie, jeśli chcemy się dobrze przygotować do Królestwa Bożego, przestawić się na Królestwo Boże, nie wpadajmy przypadkiem na taki pomysł, że te przeszkadzające nam związki można odrzucić, zlekceważyć i po prostu taki, to Ameryka to kraj wolności i tak sobie w wolności iść do Królestwa Bożego. Bo możesz tam potem pod bramą Królestwa Bożego usłyszeć: ej, a gdzie twoja żona? A gdzie twój mąż? Po drugie, nie wolno nam przestawiać się w odpowiedzialności za własne utrzymanie. Jest i w chrześcijaństwie znane zjawisko próżniactwa. Takiego w imię wiary w Chrystusa, w imię tego, że Pan powiedział, nie troszczcie się, co będziecie jedli, co będziecie pili. Spójrzcie na ptaki niebieskie, spójrzcie na lilie polne, jak pięknie poubierane. I Bóg się też o was zatroszczy i się w ogóle nie martwcie się. I są takie takie przypadki, o tak powiedzmy, że ktoś wyczuł tak sprawę, że jak jest w zborze, tu są bracia i siostry, jedzonko jest i tak dalej, miłość chrześcijańska, chrześcijanie pomogą w razie czego, chrześcijanie wesprą materialnie, jakby jest jakaś potrzeba. I tak się zorientują, że faktycznie niekoniecznie muszę pracować. Bo ten, tam skoczę na obiad, tam pod wesprą, tam ja do Ameryki pojadę sobie, nie może na co jakiś czas. I tam też bracia i siostry pomogą. Apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, w 3 rozdziale, porusza tę kwestię i porusza ją nie tylko jakoś tak jednostkowo, tylko raczej mówi tutaj o tym, że taka w ogóle była nauka apostolska. Bo gdy byliśmy u was, uczyliśmy, że kto nie chce pracować, niech też nie je. Ha, ha. Ale taki to szczególnie chce jeść. Bo on nie ma co robić, to by się coś zjadło, no nie? Bo jak człowiek pracuje, to nawet mówi, zapomniał zjeść. A ten nie ma, on zawsze pamięta. A teraz słyszymy, że niektórzy z was żyją nieporządnie. Zamiast poświęcać się pracy, zajmują się tym, czym nie trzeba. Takim osobom nakazujemy i takie zachęcamy w Panu Jezusie Chrystusie, by ze spokojem podjęły pracę i zarabiały na własne
utrzymanie. I chociaż bardzo tęsknisz za Królestwem Bożym i chociaż bardzo chcesz już być w Królestwie Bożym, to nie wolno ci się w tej sprawie przestawić i porzucić pracę, ubrać białą szatę, wyjść na wzgórze i czekać, bo ich przyjście Chrystusa się zbliża. Tylko do roboty trzeba iść. Trzeba pracować, trzeba utrzymać siebie i też jeszcze innym, którzy znajdą się w nagłej potrzebie, pomóc. Tak nas naucza Słowo Boże. Mało tego, nie wolno nam też przestawić się w tej kwestii podejmowania wciąż nowych inicjatyw w służbie Bożej. Jest takie zjawisko, jest taki problem, że niektórzy chrześcijanie, ponieważ tak mocno wierzą w powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, że się opuszczają we wszelkich działaniach na rzecz Królestwa Bożego. I tak po prostu mówią, no nie ma sensu już różnych rzeczy robić. Nie ma potrzeby, bo przecież Pan Jezus przychodzi. No po co będziemy kończyć tam na przykład ten balkon, nie? No, Pan Jezus przychodzi, przecież nie potrzeba tego. Jak coś się tam w kaplicy popsuło, czy że może by jeszcze spróbować wyjechać na misję, gdzieś tam jeszcze coś podjąć, jakieś działania, jeszcze Ewangelię zanieść do tego miejsca, w którym... To jak już Bóg tam chce ich zbawić, to On ich tam zbawi, nie? Tam kogoś pośle, a my po prostu, co będziemy się tutaj wysilać, nowe rzeczy. Po co nowy sprzęt? No jakiś nam jeszcze gra, Pan Jezus przychodzi, może jutro przyjdzie, po co będziemy kupować nowe głośniki czy tam coś? Nie, tam dajmy sobie spokój. Opuszczają się w taki sposób niektórzy chrześcijanie. Poprzestawanie na małym, owszem, jest wskazane, ale w sprawach osobistego bogacenia się, kochany chrześcijaninie i chrześcijanko. To w tych sprawach poprzestawajmy na małym. Tak naucza nas Słowo Boże. Pobożność jest prawdziwym zyskiem, czytamy w 2 Tymoteusza 6:6. Jeżeli łączy się z umiarem, bo nic na świat nie przynieśliśmy i nic nie dadzą nam na rozstanie. Jeśli więc mamy strawę i odzienie, przyjmijmy to z zadowoleniem. Ci bowiem, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy i zasadzki. Mogą paść ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i przysporzyli sobie wielu zgryzot. O tak, trzeba poprzestawać na małym, jeśli chodzi o kwestie materialne. Jeśli mamy odzież i wyżywienie, okej, Bogu dzięki. Skąd w nas taka chęć, żeby mieć więcej, żeby mieć lepsze, żeby mieć nowsze, żeby tego. To nie jest przestawianie się na Królestwo Boże. Natomiast jeśli chodzi o służbę Bożą, o sprawy Królestwa Bożego, to wciąż powinniśmy się rozwijać i podejmować nowe inicjatywy, tak jakbyśmy mieli tu jeszcze 100 lat służyć Bogu. Bo to wcale nie przeszkodzi wejść nam do Królestwa Bożego, gdy Pan Jezus przyszedł tej nocy. Wręcz przeciwnie, będzie Mu miło, że przyszedł i zastaje swoje sługi zaangażowane na 100% w sprawy Królestwa Bożego, w rozwijanie pracy Pańskiej, w głoszenie Ewangelii, wniesienie dobrej nowiny do ludzi, którzy jeszcze jej nie słyszeli, w podawanie ręki ludziom w imieniu Jezusa Chrystusa. To jest błogosławiony ten sługa, którego Pan zastanie tak czyniącego, mówił Jezus. Więc przygotowując się do Królestwa Bożego, z jednej strony róbmy krok w tył,
w stosunku do tego pędu świata, który chce ciągle więcej i więcej i więcej, nie wiadomo po co. Bo przecież niczego stąd nie zabierzemy. Natomiast róbmy kroki do przodu, wiele kroków do przodu w tym, żeby się uaktywnić dla sprawy Królestwa Bożego. By ten czas, który poświęcasz na trzecią pracę czy drugą pracę, poświęć na świadectwo o Jezusie Chrystusie. Zarobisz ileś tam set dolarów mniej, ale za to ktoś usłyszy jeszcze o Jezusie Chrystusie. Albo poświęć się osobistym studiowaniem Słowa Bożego. Poświęć się tym, żeby się rozwijać duchowo, żeby się przestawiać. Mniej będziesz miał pieniędzy, ale będziesz bardziej przestawiony na Królestwo Boże i będziesz miał upodobanie w oczach Bożych. A co już najwyższy czas zacząć robić pod kątem Królestwa Bożego? Co trzeba nam już robić? Główkujecie teraz? Co powinniśmy już robić? Czym prędzej już robić, bo się szykujemy do Królestwa Bożego? I nie wolno nam tego odkładać na potem. Uświęcać się. No właśnie te różne rzeczy związane z naszym zbliżeniem się do Boga. Powiedzmy ogólnie, trzeba nam czym prędzej jednać się z Bogiem, być bliżej Boga. Słowo Boże mówi nam, że gdy Jezus przyszedł na tę ziemię i zaczął pełnić swoją służbę, to pierwsza rzecz, którą robił i która była jakby główną charakterystyką Jego służby, przyszedł do Galilei i zaczął głosić dobrą nowinę, którą przyniósł od Boga. Podkreślał, że już koniec czekania. Nadeszło Królestwo Boże. Czas opamiętać się i zaufać dobrej nowinie. Już nie ma na co czekać, już nie ma co odkładać na potem. Trzeba się jednać z Bogiem, trzeba uwierzyć w Jezusa Chrystusa, trzeba pokutować, trzeba się opamiętać z grzechów, trzeba się oddać Chrystusowi, trzeba zacząć uświęcać swoje życie, trzeba prosić o napełnienie Duchem Świętym, żeby Duch Święty prowadził nas. Dlatego potem apostoł Paweł w tym samym duchu, w tej samej myśli napisał w drugim liście do Koryntian, to czytamy, dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. I nie jest tutaj mowa do tych wszystkich tylko niewierzących, co w ogóle kiedyś z Bogiem nigdy nie mieli do czynienia. To jest list do świętych, do Koryntian, do wierzących w Koryncie. Jednajcie się z Bogiem. Bo może masz Biblię z dedykacją chrztu sprzed 20 czy 30 lat. Bo może złożyłeś świadectwo kiedyś, że ty już oddałeś swoje serce Chrystusowi i należysz już do Niego. Ale twoje życie codzienne wcale tego nie potwierdza. Może od lat jest tak, że jesteś bardziej z tym światem sercem niż z Chrystusem. Bardziej w tych sprawach tego świata tkwisz niż w sprawach Królestwa Bożego. Jezus jest dla ciebie już tylko postacią, o której się śpiewa tutaj w kaplicy, ale się o której nie śpiewa w domu, nie śpiewa się, nie gra nic w duszy na temat Jezusa w ciągu tygodnia. Tylko do kościółka idziesz. Więc trzeba nam się jednać z Bogiem. To przestawianie się na Królestwo Boże to jest przede wszystkim sprawa pojednania się z Bogiem, bliskości z Bogiem, utrzymywania bliskiej relacji z Bogiem, pielęgnowania więzi z Panem Jezusem. To jest obowiązkowe. Inaczej nie będziemy w ogóle gotowi do Królestwa Bożego. Po drugie, najwyższy już czas zacząć zbierać skarb w niebie. Tak nas uczy Słowo Boże. Dać sobie spokój ze zbieraniem skarbów tu na ziemi, wzbogaceniem się, poprawianiem czy podnoszeniem swego
poziomu życia. Rozumiemy, że ten świat wywiera presję, że nawet chrześcijanie się odwracamy na lewo, na prawo, ten już ma nowy samochód, tamten miał już całkiem dobry, ale już ma nowy, mieszkał w dobrym całkiem miejscu, a już buduje nową chałupę, już nawet się zastanawia, jak sprzeda tę pierwszą i tak dalej. Żyją ciągle tymi sprawami i tak patrzysz nawet na chrześcijan i tak myślisz, czy to naprawdę, czy tak jakiś taki jeden dziwny jestem? To może być tak. Dlatego do wszystkich Słowo Boże mówi, do tych, którzy są uczniami Jezusa, oczywiście, do wierzących, do nas, mam nadzieję. Nie bój się maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Hej, królestwo przez wielkie K pisane, Królestwo Boże. Królestwo, o którym jest tyle pieśni, o tyle Słowo Boże mówi. Więc co w związku z tym? Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Najwyższy czas założyć sobie konto w niebie i tam przerzucać środki. Tam gromadzić w niebie. Oczywiście nie mają one charakteru materialnego. Ale wszystko, co zrobimy w imię Jezusa Chrystusa, ze względu na wiarę w Niego, zostanie nam tam zapisane. Tam nawet jak podasz kubek wody komuś w imię Chrystusa, nie zostaje zapomniane. Będzie zapamiętane. Najwyższy czas tak zacząć myśleć. Powiedzieliśmy Królestwo Boże, a ten świat to całkiem dwa różne światy. Nie ma tutaj i nigdy nie będzie jakiejś zgody, że te same zasady tutaj i tutaj. Nie, tak nie jest. Dlatego nam tak trudno się przestawić. Co dalej? Najwyższy czas, jeśli chcemy się przygotowywać należycie do Królestwa Bożego, to najwyższy czas wyrzekać się cielesności. Cielesność. Myślenie naturalne, myślenie według naszych zmysłów, według naszej mądrości, według naszych pragnień. To jest duch, to jest kierunek przeciwny temu, co Pan chce zobaczyć w naszym myśleniu i zachowaniu. I dlatego apostoł Piotr w pierwszym liście, w drugim rozdziale skierował takie napomnienie. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciw duszy. Na tym świecie rządzą właśnie te cielesne pożądliwości, ludzkie pragnienia. To się tutaj liczy. To jest najważniejsze. Najważniejsze, czego ty chcesz. Najważniejsze jesteś ty, twoje pragnienia, twoje potrzeby. Nikt ci nie powinien nic narzucać. Nikt nie ma prawa do ciebie. Zawalcz o swoje. Taki jest duch tego świata. Ale jeśli chcemy być w Królestwie Bożym, to trzeba nam czym prędzej odrzucić tego rodzaju ducha i zacząć myśleć o tym, co duchowe. Trzeba nam, bracia i siostry, jak najszybciej przyjąć postawę czujności. Czujności, o której Pan Jezus wielokrotnie mówił. Czuwajcie, ponieważ nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Przestawiając się na Królestwo Boże, trzeba nam zachowywać czujność, żeby Jego przyjście nie zostało nas uwikłanych w sprawach tego świata, zajętych sprawami tego świata. Trzeba nam brać tak zwane, jak to kiedyś w Rosji mówili, czemadanne nastrojenie nam jest potrzebne. Czyli tak jak przed podróżą samą, walizka już jest przygotowana, siedzisz i tylko patrzysz, kiedy wystartować, bo jesteś już gotowy. I nam trzeba coraz bardziej nabierać właśnie takiego ducha, tego
nastroju na odejście do Pana, do Królestwa Bożego. Powróćmy do przykładu mojego pomysłu, aby przed przyjazdem do Was w porę przestawić się na tutejszy czas. Jest pytanie, czy my należycie tutaj w głowie się przestawiliśmy i zaczęliśmy już żyć Królestwem Bożym. Czy ten proces, ten dziwny proces, którym ja się tutaj posłużyłem jako przykładem, w nas się tak ciągle przeciera, że tak naprawdę nie wiemy do końca, w jakim świecie my żyjemy. Że jesteśmy tacy trochę wciąż zakręceni. Że z jednej strony już myślimy, że my jesteśmy już tak blisko Pana, już tak w Królestwie Bożym wręcz, ale następnego dnia albo za godzinę się łapiemy, że my mocno tkwimy jednak w tym świecie. Że ciągle jednak te rzeczy są dużo ważniejsze. Tak teoretycznie, jak jesteśmy na nabożeństwie, jak śpiewamy takie piękne pieśni, to nam całkiem nieźle to wychodzi i w głowie nam się to układa. Do Pana idziemy, alleluja, podążam tam, gdzie wolność trwa, ale jak mnie coś złapie, zaboli, módlcie się proszę, bracia i siostry, módlcie się, bo może pójdę do Pana. Ja nie chcę tak szybko do Pana. I się okazuje wtedy nagle, jak się człowiek zreflektuje, no co ja robię przecież? Całe życie śpiewam i modlę się, żeby pójść do Pana, a jak przyszło, że może, że coś się stało, że może jutro pójdę do Pana albo jeszcze tej nocy, to ja za wszelką cenę, żeby nie pójść do Pana. Cały Kościół uruchamiam w kraju i za granicą, żeby tylko nie iść jeszcze do Pana. W ogóle skąd jest taki problem, tak jak w tym moim doświadczeniu, że trzeba spać, a nie możesz, albo postanawiasz spać, a nie śpisz. Ja dzisiaj o 2:30 właśnie miałem ten problem. Śpi, śpi. Nie chcę spać. Nie mogę zasnąć. W ogóle co się dzieje? Bierze się to z natury rzeczy, kochani. To naturalna rzecz. Organizm przyzwyczajony i tak dalej. To nie ma żadnej tajemnicy w tym. To jest po prostu naturalne. Kto żyje tutaj, w Ameryce, ten tu normalnie zasypie i wstaje. Kto przylatuje tutaj na troszkę, tak jak ja, ten ciągle ma z tym problemy i nie może się zaaklimatyzować. I to jest naturalne. Nie trzeba tutaj w sprawie tego przeduchawiać. Natomiast jest problem w sensie duchowym. Mianowicie czytamy w liście do Rzymian o pewnym zjawisku, duchowym zjawisku i jak przeczytamy, to być może sobie troszkę jakby swoje doświadczenie odkryjemy na nowo. Nie rozumiem własnych czynów. Napisał apostoł Paweł w liście do Rzymian w 7 rozdziale. Nie rozumiem własnych czynów. Jak on? On, taki teolog, taki mądry człowiek i nie rozumie? Robię nie to, czego chcę, lecz to, czego nienawidzę. Jednak postępując w taki sposób przyznaję, że prawo jest dobre. Lecz czyniąc to, czego nie chcę, czynię to już nie ja, ale grzech, który mieszka we mnie. Przekonuję się więc, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro, bo chociaż odczuwam pragnienie dobra, wykonania tego, co dobre, brak. Nie czynię dobra, którego chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę. Ja jednak czynię to, czego sam nie chcę. Jeśli jednak czynię to, czego sam nie chcę, to już nie czynię tego ja, tylko grzech, który mieszka we mnie. I uwaga dalej. Odkrywam zatem pewne prawo.
Otóż, gdy chcę czynić dobrze, narzuca mi się zło. W moim wewnętrznym człowieku zachwycam się prawem Bożym. Lecz w moich członkach dostrzegam inne prawo. Walczy ono przeciwko prawu, za którym opowiada się mój rozum i bierze mnie w niewolę prawa grzechu rządzącego w moich członkach. Nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Jestem w takim stanie, że nie potrafię zrozumieć. Jestem taki zakręcony. Jest mi strasznie ciężko. Takie jest świadectwo Pisma. Takie jest świadectwo tego chrześcijanina, który to napisał. Znacie to uczucie? Borykamy się z tym. Problemem naszym nie jest to, że nie wiemy, co robić, tylko że nie robimy tego, co wiemy, że powinniśmy robić. Że nam się mówi, rób to, co dobre, a tu się zło trzyma. I tutaj mamy odkrycie, że to jest jakieś duchowe prawo. Że to nie jest tak, że nie wiadomo, co się dzieje. Tu się dzieje coś, co wiadomo, co się dzieje dla kogoś, kto ma wgląd w duchowy świat, w duchowe sprawy. To wiadomo, co się dzieje. Dlatego zadajmy sobie dzisiaj poważne pytanie. Dlaczego tak trudno nam się przestawić na Królestwo Boże? Skąd ten duchowy jet lag w naszym życiu? Skąd się to w ogóle bierze? Wynika to z natury świata duchowego. I żeby to zrozumieć, trzeba nam przejść do 8 rozdziału listu do Rzymian. Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo prawo ducha właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Jeśli chodzi o niemoc prawa wynikającą ze słabości ciała, to Bóg przez posłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała jako ofiarę za grzech potępił grzech w ciele. W ten sposób akt sprawiedliwości prawa został spełniony w stosunku do nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Bo ci, którzy są według ciała, kierują się tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją, którzy są według ducha, tym, co duchowe. I rozumiem, że w to trzeba się wgryźć trochę, trzeba się nad tym zastanowić. Ale tutaj już pojawia się bardzo ważna myśl, mianowicie to, że tajemnicą jest Duch Boży, który zamieszkuje w nas. Bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci, a to, ku czemu duch, do życia i pokoju. Stąd cielesne dążenia są przeciwne Bogu. Nie poddają się one prawu Boga, nawet nie są w stanie. Ci zaś, którzy są według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Kto zaś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Jeśli jednak Chrystus was jest, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. Jeśli zaś mieszka w was duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych, to ten duch, który przywrócił do życia Jezusa Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który mieszka w was. I tutaj ja rozumiem, że tekst jest trudny, że wymaga namysłu, ale chciałbym jedną rzecz zasygnalizować, żeby to nam zostało, że bardzo potrzebujemy Ducha Świętego, żeby się należycie przygotować do Królestwa Bożego, żeby się przestawić na Królestwo Boże, żeby zacząć żyć Królestwem Bożym tutaj na świecie, trzeba nam Ducha Chrystusowego. Trzeba nam Ducha Świętego, który by nas napełniał każdego dnia, który by wciąż na nowo nas napełniał i nas prowadził i dawał nam Jego myśli, Boże myśli, bo bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie się przygotować do Królestwa Bożego. Będziemy ciągle
ciągle ściągani w dół. Będziemy ciągle, dlatego że jak ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, to jest powiedziane, ten nie jest jego, więc on nie ma naturalnego pociągu do nieba. On się musi wytężać, żeby o niebie myśleć. A tak normalnie to myśli o ziemi, o tych sprawach tego świata. I możesz mu mówić w kościele o niebie, a on ciągle będzie myślał o chlebie. To jest tajemnica, to jest tajemnica. Jeśli byście tylko z tego listu do Rzymian to jedno zapamiętali, że trzeba mi Ducha Świętego, żebym się przygotował należycie w porę do Królestwa Bożego, to już będzie dobrze. Kto w głębi serca należy do świata, to tylko od czasu do czasu próbuje żyć sprawami Królestwa Bożego. I ten nigdy na dobre się nie przestawi. Trzeba nam wejść w rzeczywistość tego 8 rozdziału listu do Rzymian. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z Jego namiętnościami i rządzami, mówi nam Słowo Boże. Miałem dobry pomysł przed przylotem, lecz nie przyłożyłem się należycie i niewiele z tego wyszło. Mamy dobry pomysł, żeby zawczasu przestawić się na Królestwo Boże. Myślę, że zasadniczo wszyscy jesteśmy tak nastawieni, że trzeba nam się szykować do Królestwa Bożego. Jak nam się to uda, to zależy, jak się do tego przyłożymy. I teraz powstańmy, proszę. I mając na uwadze to, co Bóg dzisiaj do nas mówił, przez pieśni, przez Słowo Boże, które rozważaliśmy, spróbujmy wyciszyć się przed Panem i posłuchać głosu Ducha Świętego. Jak wygląda sprawa naszego przestawiania się na Królestwo Boże? Czy naprawdę już żyję Królestwem Bożym? Czy naprawdę jest tak, jak czasem wyznaję w modlitwie albo śpiewam w pieśniach? Czego pragnę? Co może mi pomóc? Czy napełnia mnie Duch Święty każdego dnia? Czy zabiegam o to, aby być pełnym Ducha Świętego? Czy jestem zadowolony z tego stanu, że sam nie wiem, dokąd, do kogo należę, bo rwie mnie, wyrywa mnie ciągle do świata, a z drugiej strony chciałbym być w Królestwie Bożym? Porozmawiajmy o tym z Panem Jezusem. Złóżmy Mu wyznania, przeprośmy Go za nasze zaniedbania i szczerze Go poprośmy, aby nas wspomógł przez Ducha Świętego, abyśmy naprawdę zaczęli żyć Królestwem Bożym, abyśmy się przestawili, abyśmy się skutecznie przestawiali na Królestwo Boże. Zapraszam do modlitwy. Nie wiem, jaki macie tu zwyczaj, czy modlicie się osobistą modlitwą głośną ku zbudowaniu innych, czy modlicie się tylko wspólnie razem. Może zacznijmy od tego, że się wspólnie razem podnieśmy głos do Pana, a potem, jeżeli by ktoś, gdy społeczna, choralna modlitwa ucichnie, jeśli by ktoś chciał podnieść głos, to też zachęcam. Panie Jezu, serdecznie Ci dziękujemy za to, że Ty przyszedłeś, aby przygotować dla nas dom w niebie, że przyszedłeś, objawiłeś nam Ojca i poszedłeś do nieba, aby przygotować dla nas mieszkanie. I że jesteś tak wspaniałomyślny, że nam, malutkim ludziom, dajesz swoje królestwo, że otwierasz drzwi swego królestwa, wiekuistego królestwa i chcesz nas w tym królestwie mieć na wieki. Niesamowite, niezwykłe. Błogosławię Cię, Panie, w tym, co robisz.
Błogosławię Cię w tym, że i dla mnie znalazłeś miejsce i że mnie zawołałeś, abym był w Twoim Królestwie. Dziękuję Ci bardzo. Panie, i tak gdy myślę o tym, jak praktycznie przez to przestawiam się na Królestwo Twoje, jakie napotykam trudności w tym, Panie, to drży mi serce, bo bardzo pragnę, żeby nie zmarnować tej okazji, tego Twojego zaproszenia nie przegapić. Bardzo pragnę być w Twoim Królestwie, ale widzę też w moim codziennym życiu, że tak wiele mnie trzyma jeszcze w tym świecie, tak łatwo się daje zwodzić do tych spraw doczesnych, krótkotrwałych, nie mających żadnego większego znaczenia, a ja się potrafię tak bardzo nimi zająć, tak się zapalić, tak bardzo poświęcać się temu, co faktycznie nie jest warte poświęcenia. Chcę Cię za to przeprosić, Panie Jezu. Chcę Cię prosić dzisiaj, abyś wypełnił mnie Duchem Świętym, który by mnie prowadził w tym, abym się z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień coraz bardziej przestawiał na Twoje Królestwo. Modlę się o to, modlę się, aby ten okres przejściowy był jak najmniej takiego zamieszania. I jeżeli nawet różne rzeczy jeszcze, ponieważ żyję w ciele, jeszcze tutaj muszą być obecne, to żeby moje serce było już całe przy Tobie, żebym był cały nastawiony na Twoje Królestwo i żeby te moje modlitwy i słowa zawsze były potwierdzone przez praktykę mojego życia, Panie, że ja naprawdę cenię sobie tę myśl, że miłuję Twoje przyjście, że jestem rozmiłowany w tej myśli, że Ty któregoś dnia przyjdziesz zabrać mnie do siebie. Panie, modlę się o to. Modlę się o to dla braci i sióstr tutaj z tego zboru, dla tych wszystkich, którzy są tu dzisiaj z nami. Modlę się, abyś nam wszystkim, Panie, tak pomógł przez swego Ducha Świętego, abyśmy systematycznie przestawiali się na Twoje Królestwo, abyśmy faktycznie żyli już tu na ziemi Twoim Królestwem. Amen.